Dzień dobry. Dzisiaj z racji tego, że jest dzień mamy, postanowiłem sobie przyjechać do mamy i zrobić sobie ciasto. A ciasto będziemy robić o nazwie Izaura. To mamo, zaczniemy od spodu, tak? Tak. Ale wytłumaczmy jeszcze naszym widzom, moim widzom, naszym. Zrobiliśmy to na ciepło, tak? Co zrobiliśmy? Ugotowałam. Ugotowaliśmy, bo to musiało wystygnąć. Co tu jest, mamo? Cukier, woda, masło i kakao. A, cukier, woda, masło i kakao. To będzie, co to będzie? Podstawa. Ciasto. Tak. No. To wlewamy do miksera. To masz, mamo, może wlej to już do. I co później dodajemy? Jajka. Ja pozwolę sobie rozbić jajka. A jestem w miejscowości Nowy Staw. W której można powiedzieć, że się wychowałem. Pozdrawiam wszystkich z Nowego Stawu. Pomieszkałem tu, jakby nie było, prawie 18 lat. I trochę już tu przeżyłem. Ale to wam zaraz opowiem. No co? Teraz do tego, co mieliśmy, grzaliśmy na ciepło, co miało nam ostygnąć, dodajemy jajka. I miksujemy. 3 jajka. Tylko to jest na małą tortownicę te 3 jajka. Ja później dodam wam przepis, bo ja zrobię wszystko podwójnie, bo my robimy na blaszkę prostokątną. Wszystko będzie w opisie, w przepisie. No dobra, to tak, to włącz. To nam się już miksowało, to było dwa ten. No i co? Dodajemy teraz mąkę, do tego mąkę z przesianą. Przesianą z proszkiem do pieczenia. Ja jeszcze też dodałem do tego jeszcze następne 3 jajka, bo my robimy podwójną porcję, ale mówię, dokładny przepis ja wam umieszczę oczywiście na internecie. I ten przepis, który ja umieszczę, on będzie na małą tortownicę, tak? Na małą tortownicę? Na małą. Tak. No. No i co? No dalej, mieszamy mąkę pozostałymi składnikami. No dobra, to nam się wymieszało. Mamy wymieszane. Ja jak z mamą robię, się czuję jak jakiś szef kuchni. Bo ja nic nie robię, a mówię. Co chciałaś, mamo? Tam to jest. Dobra. No i co? Przelewamy na blaszkę. Blaszkę mamy przygotowaną z takim patentem. Otóż karameleczkami. Ja zawsze to robię. No po prostu na mnie uciekał papier. Przelewamy podstawę. Wracając do mieszkania w Nowym Stawie. Mieszkałem tu w wieku 18 lat. Tak skończyłem 18 lat, wyprowadziłem się. Jakoś szybko dorosłem. Ale dużo osób mnie tu pamięta w tym stawie, bo nie byłem grzecznikiem. Nawet tata, który jest w drugim pokoju, pewnie się teraz podśmiechuje pod wąsem, jak sobie pomyśli, jakim to ja byłem diabłem. Ale co? Czas było dorosłeć. Ja pamiętam to, jak dziś wsiadałem do Nysy z przyjaciółmi i jechaliśmy do Gdańska. Ja byłem jak dziecko we mgle. Jak ja przyjechałem do Gdańska, wsiadłem do tramwaju, to ja nie chciałem z niego wysiadać, bo chciałem wiecznie jeździć w Gdańsku tramwajem. Ale takie były moje początki. Dobrze, to zaraz wracamy, bo musimy... bo musimy to umyć. I zaraz będziemy robić górę. To co? Następna czynność? Oddzielamy białka od żółtek. To ja sobie tu pozwolę robić, żeby nie było, że ja nic nie robiłem, nie? I że nie umiem robić. I białka do miski. Do miski i ubijamy na sztywno. Czy
Oczywiście nie zapomnijmy dać szczyptę. Szczyptę się mu? Tak. Szczyptę? Szczyptę. Szczyptę soli. Szczyptę soli. Tak. Tu się. Dobrze ubiło. Wracając do tego, jakim byłem dzieckiem? Bardzo niedobrym. Ale szczerze, tak? Szczerze, urwis nad urwisami. Bardzo niedobry. Nie zapraszamy tu na razie taty, bo nie gotujemy dzisiaj z tatą. Będzie ale... czas jeszcze, żeby nie gotował z tatą. Ale to ten, to tata jakby się powiedział, to może by książkę by napisał o tym. No dobra. Szczypta soli? Tak. I ubijamy jajka. Jajka mamy ubite na sztywno. Co? Następna czynność. Teraz no proszę, mamo. Żółtka będziemy ucierać z masłem i z cukrem. Kolejna żółtka. Nie, kto to było? To było masełko? Tu skórowiem, czy jak już on stał i mówił do kucharza, czy to kogoś, nie? Masełko, nie wiem, masełko. Dodajemy cukier. Wiecie, ja czasami się denerwuję, czasami jestem wyluzowany. To się nie da tak, że tak powiem, wszystko doprecyzować. Ja z biegiem czasu będę się uczył tego wszystkiego. Ucieramy cukier, póki co. Jajka z masłem i z cukrem nam się utarły. To teraz, mamuś, dodajemy. Twaróg. Dodajemy. Jaderek. Później będziemy dodawać. Cukier waniliowy. I to jeszcze. I ucieramy. Razem. A potem dosypiemy trochę wióry. No ja bardzo. Pamiętam, że na kartce. To jest taka opcjonalnie. Nie trzeba dodawać? Nie, ale jak ktoś nie robi, to nie trzeba. Ale nie dodajemy teraz? O, poczekaj, to wszystko, i zaraz zaczniemy kręcić, żeby nam nie zapisało tego. Można tak, czy nie można? Można. No i mieszamy. Jak już mamy to wymieszane, dodajemy ubite białka. Ale nie walczę wam się na razie. Dodamy ubite białka, mieszamy to na małych obrotach, tak? Tak. No i opcjonalnie dodajemy wiórki kokosowe. No to włączyć ci? Tak. Na jedynkę? Na dwójkę. Chcesz na jedynkę na razie, to nie będzie tego. No i co? No i mieszamy. Jak ktoś nie robi, to nie muszą być wiórka. Ciasto oczywiście. Ciasto masę. Ciasto mamy. Zmiksowano, no i przekładamy do blachy. Pieczemy. Oczywiście, nie przekładajmy jeszcze. Pieczemy jakieś 50 minut, tak? Bo w tym przypadku mama ma piekarnik gazowy. Temperatura? Mamuś? 170. 170, 180 później? Nie? Czy 170? 170. 170. Dobra, nie ryzykujmy. Ja u mnie eksperymentuję, bo ja mam suchy piekarnik, ale i tak zawsze mi się coś udaje. To co? Życzę wszystkim mamom wszystkiego najlepszego. Życzę wam co? Fajnych dzieci, żebyście miały dzieci spokojne. Tak. No, przede wszystkim zdrówka. No zdrówka, zdrówka. Kobietki, zdrówka. I wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dziękujemy. I mamuś, a tobie co? Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. I dziękuję, że chciałaś uczestniczyć w mojej początkującej kuchni. Pozdrawiamy. Zaszczyt dla mnie. No, dziękuję. Pa. Dziękujemy.